Dobrze, szanowni państwo, witam serdecznie na naszym kolejnym seminarium Rethinking Economics Gdańsk. Działamy w ramach Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przy wsparciu Fundacji imienia Edwarda Lipińskiego. Szanowni państwo, w ramach dotychczasowych seminariów Rethinking Economics Gdańsk poruszaliśmy różne tematy, jednak jeszcze nigdy seminarium nie było wprost powiązane z osobą jednego ekonomisty. Tym razem jednak tak będzie. Dziś na seminarium będziemy dyskutować o ideach ekonomisty wybitnego w pełnym tego słowa znaczeniu. Będziemy dyskutować o dorobku, który bez wątpienia można określić jako ten, który przyniósł rewolucję kopernikańską w ekonomii. Dorobku tak bogatym, że nie sposób byłoby go omówić nawet podczas serii seminariów, dlatego dziś skupimy się głównie na jednym artykule, który porusza kwestie dziś niezwykle aktualne w ekonomii i polityce gospodarczej, a który opublikowany został niemal 80 lat temu. Wszyscy tutaj obecni oczywiście wiemy, o kogo chodzi i wiemy, że dzisiejsze seminarium poświęcone jest myśli profesora Michała Kaleckiego. Jednak my wszyscy jesteśmy również świadomi, jak intelektualny dorobek Michała Kaleckiego jest dziś w Polsce niedostrzegany i jak znikoma jest wiedza o tym wybitnym polskim i jednocześnie światowym ekonomiście. Chcąc przywrócić pamięć o życiu i dorobku Michała Kaleckiego, powołujemy Społeczny Komitet Budowy Pomnika Michała Kaleckiego przy Fundacji imienia Edwarda Lipińskiego. W ramach zbiórki środków niezbędnych do sfinansowania budowy pomnika czy ławeczki Michała Kaleckiego prowadzić będziemy szereg działań popularyzujących wiedzę o tym ekonomiście i wiedzę o jego ideach. Liczymy na szerokie wsparcie społeczne tej akcji, ponieważ Kalecki zasługuje na godne miejsce pamięci, a niestety do tej pory nie doczekał się żadnego. Więcej informacji o zbiórce na pomnik znajduje się na stronie Fundacji Lipińskiego. Uruchomiliśmy tam specjalną podstronę, gdzie są wszelkie niezbędne informacje dotyczące całej akcji. Wróćmy jednak do naszego dzisiejszego seminarium i znamienitego gościa, jakim jest profesor Jerzy Osiatyński. Profesor Jerzy Osiatyński w swoim bogatym życiorysie był m.in. ministrem finansów w latach 1992-93, członkiem Rady Polityki Pieniężnej 2013-2019, studentem i asystentem profesora Michała Kaleckiego oraz redaktorem jego dzieł zebranych. W związku z ogłoszoną właśnie inicjatywą profesor Jerzy Osiatyński jest również członkiem honorowego Komitetu Budowy Pomnika Michała Kaleckiego przy Fundacji imienia Edwarda Lipińskiego. Panie profesorze, oddaję panu głos. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za to zaproszenie i wyróżnienie, jakim jest ono dla mnie. I będę mówił o pewnym, bardzo ważnym, ale tylko pewnym wyjątku, czy też pewnym fragmencie dorobku Kaleckiego, jakim jest jego podejście do zagadnień pełnego zatrudnienia i próba odpowiedzi na pytanie, czy jest możliwe w gospodarce rynkowej najpierw osiągnięcie, a potem trwałe utrzymywanie pełnego zatrudnienia. Tytuł mojego dzisiejszego wystąpienia, tak jak go sobie szkicowałem, czy robiłem takie punkty do tego wystąpienia, jest polityczne aspekty pełnego zatrudnienia z dzisiejszej perspektywy. Zacznę od sprawy dosyć zasadniczej, o której musimy pamiętać wtedy, kiedy zajmujemy się dorobkiem Michała Kaleckiego, bez względu na to, czy to jest jego dorobek w zakresie gospodarki kapitalistycznej, gospodarki rynkowej, czy gospodarki centralnie planowanej, czy gospodarki krajów rozwijających się. Ta specyfika polegała na tym, że zawsze swoje teorie osadzał w konkretnych warunkach działania i środowisku polityczno-gospodarczym,
ekonomicznym analizowanego typu gospodarki. Więc za każdym razem brał pod uwagę specyficzne dla tej gospodarki motywy czy cele gospodarowania, czynniki wyznaczające dynamikę gospodarczą, czy też inne ograniczenia rozmiaru produkcji i zatrudnienia. Jeśli chodzi o kapitalistyczną gospodarkę rynkową lat Kaleckiego, a trzeba pamiętać, że to jest gospodarka, której zaczynał badanie, to jest okres lat sprzed wielkiego kryzysu 1929-33. I ta gospodarka, którą obserwował aż do swojej śmierci w 70 roku, to jest gospodarka, którą charakteryzował w następujący sposób. Po pierwsze, jest to gospodarka, która pracuje przy stale niepełnym wykorzystaniu czynników produkcji. To znaczy, i to jest bardzo istotna różnica pomiędzy podejściem Kaleckiego a podejściem teorii ekonomii neoklasycznej, która dominowała w tamtych latach i nieco zmienionej wersji i dominuje do dzisiaj, która zakłada, że mechanizm rynkowy niejako w sposób automatyczny prowadzi do pełnego wykorzystania czynników produkcji. U Kaleckiego to jest także bardzo istotna różnica pomiędzy Kaleckim a Keynesem. To, co w teorii ekonomii nazywamy zagregowaną, czy też łączną krzywą podaży, ma, nie jest krzywą znoszącą, ale przebiega horyzontalnie do osi odciętych, jeżeli na osi odciętych oznaczycie Państwo rozmiary produkcji i zatrudnienia, a na osi rzędnych oznaczycie ceny i koszty, to ta krzywa ma kształt takiej położonej litery L, aż do pełnego wykorzystania czynników produkcji przebiega horyzontalnie do osi rzędnych, a w okolicy zbliżającej się do pełnego wykorzystania zaczyna gwałtownie rosnąć i strzela w górę. Wobec tego, tam gdzie w ekonomii neoklasycznej, właściwie także w ekonomii klasycznej i potem w ekonomii neoklasycznej, równowaga gospodarki następuje w punkcie, kiedy rosnąca krzywa podaży przecina się z malejącą krzywą popytu, to znaczy im wyższe ceny, tym niższy jest popyt. Przy tym ujęciu o rozmiarach produkcji i zatrudnienia muszą decydować jakieś inne czynniki. Nie ma takiego jednego punktu równowagi. Takich punktów musi być wiele. Wobec tego, w którym miejscu gospodarka się zatrzymuje, może się zatrzymać w różnych punktach, przy czym bynajmniej żaden z tym punktów nie musi odpowiadać gospodarce przy pełnym zatrudnieniu. Co wyznacza dynamikę tej gospodarki? Głównym czynnikiem pobudzającym gospodarkę są zyski prywatnych przedsiębiorców. To jest gospodarka, w której szumpeterowscy przedsiębiorcy, innowatorzy dążą do maksymalizacji zysku. Ale ich zyski są wyznaczane i to jest znowuż ten watershed, ta krytyczna różnica pomiędzy teorią tutaj już zarówno Kaleckiego, jak i Keynesa, a teorią im współczesną.
polegała na tym, że rozmiary zysków są wyznaczane przez rozmiary wydatków. A zwłaszcza wydatków prywatnych na inwestycje. Nie rozmiary zysków wyznaczają rozmiary inwestycji, ale odwrotnie. Z tego nie wynika, że zakumulowane w przeszłości zyski nie mają żadnego znaczenia, dlatego że jeżeli inwestycje są finansowane kredytem, to im większy jest twój majątek, tym większa jest twoja zdolność kredytowa i co więcej, tym mniejsze jest ryzyko w przypadku, jeśli twoje inwestycje się nie powiodą. To jest zasada rosnącego ryzyka Kaleckiego. Ale w każdym bądź razie czynnikiem wyznaczającym dynamikę systemu są rozmiary prywatnych inwestycji i ich zmian. Te rozmiary i zmiany inwestycji prywatnych wyznaczają kołobieg zmian zysków. W następnym kroku Kalecki powiada podział dochodu narodowego, funkcjonalny podział dochodu narodowego pomiędzy płace i zyski jest wyznaczany przez coś, co nazywa stopniem monopolizacji. To jest taka dosyć ogólna koncepcja, w której mieści się siła przetargowa związków zawodowych, stopień kontroli rynku przez wytwórców poszczególnych produktów i różne inne czynniki. Nie chcę to wchodzić, to jest troszkę wychodziłoby poza główny temat naszej dzisiejszej rozmowy, ale przy danym podziale, przy danym stopniu monopolizacji i danej relacji płac do kosztów surowców a więc przy danym podziale dochodu narodowego pomiędzy płace i zyski, jeżeli mamy rozmiary i dynamikę zysków, które są określane przez inwestycje prywatne i ich zmian, to inwestycje prywatne wyznaczają jednocześnie rozmiary globalnego produktu i zatrudnienia. Powtórzę jeszcze raz. Inwestycje wyznaczają rozmiary zysków. Przy danym podziale dochodu narodowego pomiędzy zyski i płace, jeżeli mamy równanie, które wyznacza wielkość inwestycji, a przez to wielkość zysków, to mamy jednocześnie to równanie, wyznacza nam rozmiary globalnej produkcji zatrudnienia. Co robić, powiada Kalecki, kiedy prywatne inwestycje nie wystarczają dla zapewnienia pełnego zatrudnienia? To jest wspólne pytanie Kaleckiego i Keynesa i obaj podobnie odpowiadają na to pytanie. Jeżeli odłożyć na bok politykę zubożania sąsiada, która polega na tym, że poprzez manipulację kursem waluty dąży się do zwiększenia możliwości eksportowych i wobec tego do zwiększenia rozmiarów produkcji i zatrudnienia w sektorach eksportowych, czyli dąży się do tego, żeby mieć możliwie jak największy eksport netto, co oczywiście jest importem netto krajów, które te nadwyżki eksportowe przyjmują do siebie i Unii, to są nadwyżki importowe. Otóż jeżeli odłożyć na bok tego typu politykę,
którą Joan Robinson nazywała Beggared Neighbor, ta zubożenia sąsiada, to powiada Kalecki, Keynes także, w fazie kryzysu przedsiębiorcom trzeba zafundować coś, co on nazywał syntetycznym ożywieniem. To syntetyczne ożywienie polega na tym, że tworzy się dodatkowy popyt, który pozwoli na zwiększenie rozmiarów produkcji i zatrudnienia. W jaki sposób to się robi? W artykule z 1944 roku, który jest podsumowaniem jego wielu wcześniejszych publikacji, począwszy od próby teorii koniunktury z 1933 roku, przez wiele publikacji z gospodarki wojennej w latach wojny, kiedy pracował w Oksfordskim Instytucie Statystycznym, w publikacji, która się nazywa Trzy drogi do pełnego zatrudnienia, Kalecki powiada, są w gruncie rzeczy trzy metody tworzenia tego syntetycznego żywienia. Pierwsza to jest pobudzanie prywatnych inwestycji. To pobudzanie prywatnych inwestycji odbywa się na drodze ułatwień podatkowych i podobnie. I Kalecki odnosi się do tego dosyć sceptycznie, dlatego że naprawdę na tej drodze co kwartał czy co rok należałoby przeprowadzać kolejną obniżkę opodatkowania zysku przedsiębiorstw, bo w przeciwnym razie to jest po prostu taki zabieg jednorazowy. Drugą metodą jest redystrybucja dochodów na rzecz gospodarstw domowych najniżej uposażonych. I trzecią to jest finansowanie wydatków państwa realizowanych z deficytu budżetowego, jak dzisiaj mówimy, naprawdę realizowanych przez zaciąganie długu. I powiada w tamtych latach Kalecki, to już jest jego politycznych aspektach pełnego zatrudnienia, takiej bardzo ważnej publikacji z 1943 roku, która jest naprawdę tytułem naszego dzisiejszego spotkania. Powiedzmy, że rządy już wiedzą, w jaki sposób można co najmniej łagodzić przebieg kryzysu koniunkturalnego. To skoro już wiedzą, jak na drodze takiego syntetycznego ożywienia osiągać i trwale utrzymywać pełne zatrudnienie, to czy będą to robiły? A jeśli nie, to dlaczego? Odpowiedź na to pytanie, którą zaraz przedstawię, dlatego że w tym miejscu chciałbym zacytować fragmenty z tego artykułu Kaleckiego, jest podstawą jego koncepcji politycznego cyklu koniunkturalnego. Dzisiaj powszechnie tą koncepcję politycznego cyklu koniunkturalnego łączy się z Nordhausem, ale w istocie jej prawdziwym autorem, i to wiele lat wcześniej, jest Kalecki. Teraz przeczytam wam państwu kilka krótkich fragmentów z tych politycznych aspektów pełnego zatrudnienia. Powiada Kalecki, będzie polityczna opozycja przeciwko polityce pełnego zatrudnienia. Cytuję. To jest z pierwszego tomu dzieł Michała Kaleckiego ze strony 342. Przyczyny opozycji kapitalistów
w stosunku do pełnego zatrudnienia osiąganego przez wydatki państwowe podzielone być mogą na trzy kategorie. Pierwsze, niechęć do wtrącania się państwa do zagadnienia zatrudnienia w ogóle. Drugie, niechęć w stosunku do kierunku wydatków państwowych, inwestycje publiczne i subsydiowanie konsumpcji. Trzy, niechęć do społecznych i politycznych przemian wynikających ze stałego utrzymywania pełnego zatrudnienia. Koniec cytatu. Potem Kalecki szczegółowo rozważa każdy z tych trzech rodzajów opozycji przeciwko pełnemu zatrudnieniu i zwraca uwagę, to w innej zresztą publikacji, że to syntetyczne ożywienie dla rządów jest w pewnym sensie jak uczniowie niekiedy na zajęciach języka, powiedzmy języka polskiego, otrzymują jako zadanie do wypracowania na dowolny temat. Mogą napisać, mają napisać wypracowanie na dowolny temat. Więc powiada Kalecki, takim tematem do interwencji, który najchętniej jest wykorzystywany przez rządy, skoro już czują się przymuszone do takiej interwencji, są wydatki zbrojeniowe. Wczoraj było wspólne posiedzenie Towarzystwa Ekonomicznego, Instytutu Nauk Ekonomicznych i Komitetu Nauk Ekonomicznych Akademii Nauk. I jeden z naszych niemieckich kolegów, profesorów, zwraca uwagę na to, że ta polityka dla niego keynesowskiego interwencjonizmu musiała prowadzić do podważać podstawy liberalnej demokracji. Otóż tak bynajmniej nie musiało być. I interwencje podejmowane w wielu krajach, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w innych, bynajmniej w tym kierunku nie szły. Ale niewątpliwie najchętniej wybieranym tym wolnym tematem były wydatki zbrojeniowe. Bo to jest to, co ułatwiało pozyskanie politycznego poparcia dla tych wydatków. I to był jedna z przyczyn, dla których ten charakter miały wydatki zarówno w międzywojennych Niemczech, jak i w międzywojennej Japonii. Więc to jest szczególny przypadek, że w tych dwóch krajach to szło w tym kierunku. Potem to wydatki zbrojeniowe, no jest spora literatura na temat takiego keynesowskiego militaryzmu, o czym sporo pisze pan profesor Toporowski, ale z tego bynajmniej nie wynika, że tak zawsze musi być. Wracamy do Kaleckiego. Chcę państwu przeczytać kolejny cykl. Wtedy, kiedy już rozważył te polityczne podstawy opozycji przeciwko polityce podnoszenia zatrudnienia przez wydatki państwowe, powiada tak. Ale gdyby nawet opozycja ta została przezwyciężona, co może oczywiście nastąpić pod naciskiem mas, utrzymywanie, to jest podkreślenie przez Kaleckiego, pełnego zatrudnienia wywołałoby polityczne i społeczne przemiany, które stanowiłyby nowy asumpt do sprzeciwu, w cudzysłowie, wodzów przemysłu, Istotnie przy systemie stałego pełnego zatrudnienia zwalnianie z pracy przestałoby odgrywać rolę środka dyscyplinarnego.
pozycja pryncypała w hierarchii społecznej byłaby zachwiana, a wzrosłaby pewność siebie i świadomość klasowa robotników. Strajki o wyższe płace i poprawę warunków pracy wystarczałyby napięcia polityczne. Zyski, co prawda, kształtowałyby się w systemie pełnego zatrudnienia powyżej przeciętnego ich poziomu w warunkach laissez-faire. Nawet jednak wzrost płac wynikający z mocniejszej pozycji robotników wpływałby raczej na wzrost cen niż redukcję zysków i przeto godziłby głównie w interesy rentierów. Ale, kończy Kalecki, dyscyplina w zakładach pracy i stabilizacja polityczna są dla kapitalistów ważniejsze niż bieżące zyski. Ich instynkt klasowy mówi im, że trwałe, pełne zatrudnienie jest niezdrowe z ich punktu widzenia i że bezrobocie jest integralnym elementem normalnego systemu kapitalistycznego. I na koniec jeszcze jeden cytat. Przede wszystkim należy stwierdzić, że okres, w którym wodzowie przemysłu mogli sobie pozwolić na zwalczanie jakiejkolwiek formy interwencji państwowej, mającej na celu łagodzenie kryzysów gospodarczych, należy już raczej do przeszłości. Przyczyniły się do tego trzy czynniki. Pełne zatrudnienie w czasie obecnej wojny, czyli II wojny światową, rozwój ekonomicznej teorii pełnego zatrudnienia. Trzy, częściowo na skutek poprzednich dwóch czynników, hasło nigdy więcej bezrobocia, głęboko zakorzenione w świadomości mas. Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w niedawnych wystąpieniach wodzów przemysłu i ekspertów. Obecnie nie kwestionuje się konieczności interwencji państwa w czasie kryzysu. Spór toczy się jednak nadal o kierunek tej interwencji oraz o to, czy ma być ona puszczona w ruch jedynie w celu łagodzenia kryzysu, czy też ma zmierzać do zapewnienia stałego, pełnego zatrudnienia. I wreszcie, jak już wywodziliśmy wyżej, wodzowie przemysłu nie przepadają bynajmniej za stałym, pełnym zatrudnieniem. Robotnicy stają się wszak w takiej sytuacji krnąbrni i wodzów przemysłu świerzbią ręce, by dać im nauczkę. Poza tym podwyżka cen w czasie ożywienia działa na niekorzyść małych i dużych rentierów, także zaczynają oni odczuwać niechęć do dobrej koniunktury. W tej sytuacji sformułuje się prawdopodobnie blok wielkiego kapitału oraz interesów rentierskich i blok ten znajdzie chyba niejednego ekonomistę, który orzeknie, że sytuacja jest wybitnie niezdrowa. Nacisk wszystkich sił, a w szczególności wielkiego kapitału, skłoni zapewne rząd do nawrotu do tradycyjnej polityki unikania deficytu budżetowego. W ten sposób nastąpi kryzys, w którym polityka ekspansji wydatków państwowych odzyska znów swe znaczenie. To jest Kalecki i to jest uzasadnienie tej koncepcji politycznego cyklu koniunkturalnego, którego istotą jest to, że w głębokiej fazie cyklu rząd będzie podejmował jakąś interwencję decydował się na finansowanie wydatków publicznych deficytem budżetowym, ale w żadnym razie nie na trwałe utrzymywanie stanu pełnego zatrudnienia. Jak ta teoria pasuje do naszych czasów? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy zrobić specyfikację globalnego kapitalizmu finansowego, w którym żyjemy. Pierwsza zmiana w stosunku do kapitalizmu,
współczesnego Kaleckiemu czy Keynesowi, to są wielkie zmiany w strukturze podziału dochodu narodowego między płace i zyski. Robotnicy w sektorze gospodarki to dziś daleko nie tylko pracownicy fizyczni, ale i menadżerowie średniego i najwyższego szczebla, specjaliści, wolne zawody i podobne grupy wysoko uposażonych pracowników. Rosnące i zróżnicowane znaczenie oszczędności gospodarstw domowych polega na tym, że w teorii Kaleckiego mamy podział na nierozdzielone zyski przedsiębiorstw, które wpływają pobudzająco na decyzje inwestycyjne, dlatego że dostarczają środków do sfinansowania tych inwestycji, ułatwiają także zaciąganie kredytów, oraz na oszczędności gospodarstw domowych, które zmniejszają efektywny popyt i przez to wpływają, działają hamująco na rozmiary zysków, a przeto produkcji i zatrudnienia. Otóż ta zmiana i te rosnące oszczędności, zwłaszcza średnio i dobrze sytuowanych gospodarstw domowych, nie tylko pozwalają, wpływają pobudzająco na decyzje inwestycyjne, dlatego też trzeba pamiętać, że część przedsiębiorców, to są indywidualni przedsiębiorcy, wolne zawody też dokonują pewnych inwestycji, więc to wpływa pobudzająco na inwestycje. Co więcej, rosnące dzięki tym oszczędnościom gospodarstw aktywa, ich aktywa pozwalają na finansowanie bieżących wydatków kredytem, co znowuż dodaje do łącznego popytu. Także ta sytuacja jest inna niż ta, do której bezpośrednio odnosiła się teoria Kaleckiego czy Keynesa. Ostateczny efekt wpływu oszczędności na dynamikę gospodarczą już nie jest tak bardzo jednoznaczny i będzie zależał między innymi od fazy cyklu. Jest niepewny. Dalej, zmiany w strukturze podziału dochodu narodowego przy wyższej skłonności do oszczędzania z wyższych dochodów umacniają tendencje stagnacyjne w gospodarce. To jest wtedy, kiedy właśnie nie wydajemy. Jak nie wydajemy, no to jest mniejszy popyt. Jak jest mniejszy popyt, to przedsiębiorcy zmniejszają rozmiary produkcji, zmniejszają zatrudnienie. To jest to recesyjne dostosowanie zamierzonych prywatnych oszczędności do zamierzonych prywatnych inwestycji. Co więcej, jeżeli w tych warunkach rosnących oszczędności średnio i wysoko uposażonych gospodarstw domowych i postępującej prekaryzacji zatrudnionych na tych umowach, które nazywamy może niezbyt ściśle śmieciowymi, jeśli dążą oni do utrzymania ich standardów konsumpcji, w tym także mieszkaniowych, to to zagraża makroekonomicznej stabilizacji, dlatego że to jest finansowanie bieżących wydatków konsumpcyjnych z kredytów i to w przypadku właśnie tej części gospodarstw domowych
może prowadzić do tego typu kryzysów, jaki miał ostatnio miejsce. Zaczął się w Stanach Zjednoczonych w roku 2007-2008. W każdym razie rosnącym oszczędnościom gospodarstw domowych towarzyszy, to jest teraz już w planie politycznym, zmiana priorytetów polityki gospodarczej na niekorzyść pełnego zatrudnienia, jeżeli tylko miałoby to prowadzić do wzrostu tempa inflacji i naruszenia realnej wartości oszczędności gospodarstw domowych. Jeśli w roku 1943-1944 Kalecki bardzo jednoznacznie pisał o tym, że polityczna siła tego nacisku, że nie może, nigdy więcej nie może być już takiego bezrobocia, jak było w latach wielkiego kryzysu 29-33, to tutaj także w obszarze gospodarstw, robotniczych gospodarstw domowych wraz ze wzrostem ich oszczędności i aktywów, to ten nacisk, jak się wydaje, jest znacznie słabszy. Druga istotna zmiana dotyczy tego, kto jest dzisiaj głównym aktorem sceny gospodarczej. Za czasów, i to już nie tylko Kaleckiego i Keynesa, ale w gruncie rzeczy to jest wszystko od Adama Smitha, zaczynając przez Davida Ricardo, Marksa dalej. To jest schumpeterowski przedsiębiorca, innowator, który realizuje zyski, więc jego działalność jest dyktowana dążeniem do maksymalizacji zysków poprzez wprowadzanie nowych technologii, nowych metod produkcji, znajdowanie nowych rynków zbytu. Dzisiaj możemy stawiać pytanie, czy dalej tym głównym aktorem sceny gospodarczej jest ów schumpeterowski przedsiębiorca, czy raczej dealer na rynkach finansowych. Gdzie także ci przedsiębiorcy sensu stricto w warunkach niskich stóp zwrotu od inwestycji w poszerzanie kapitału trwałego, przy jednocześnie znacznej niepewności co do realizacji przyszłych zysków, swoje nadwyżki finansowe prędzej gotowi są kierować na lokaty, papiery wartościowe, akcje, udziały, czy też obligacje Skarbu Państwa. To jest istotna różnica. U Kaleckiego cykl jest osadzony w sferze produkcji. Przebieg cyklu koniunkturalnego ma swoje źródła w opóźnieniu pomiędzy czasem upływającym od podjęcia decyzji inwestycyjnej do oddania inwestycji do eksploatacji. To było przedmiotem wielu badań na poszczególnych rynkach. Tinbergen napisał wspaniałą pracę o cyklu w budowie okrętów, poprzedzającą próbę teorii koniunktury i praca Kaleckiego,
na tej teorii Tinbergena się opiera. Kaleski się na Tinbergena powołuje. To jest ta jego praca Ein Schiffbaucykl. Inną taką pracą była praca Aftaliona. Znany był także cykl Świński. Nowość Kaleskiego polegała na tym, że on te wahania cykliczne przeniósł, ten model wykorzystał dla całej gospodarki. I to opóźnienie w czasie wyznacza zarówno okres cyklu rzędu 6 do 8 lat i jego stałą amplitudę, która jest wynikiem założenia, że zaburzenia szokowe są specjalnego charakteru. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły. To jest wszystko osadzone w sferze produkcji. Ale jeżeli w warunkach globalnego kapitalizmu finansowego o wahaniach produkcji i zatrudnienia decydują inwestycje finansowe w różne aktywa, papiery dłużne, akcje, udziały, obligacje skarbowe, to zgodnie z finansowym keynesizmem Hajmana Mińskiego, który teraz się cieszy zasłużenie zresztą wielką popularnością, otóż te wahania na rynkach finansowych charakteryzują się bardzo krótkim okresem, w gruncie rzeczy niezdefiniowanym, nie wiadomo od czego on zależy, i wybuchową amplitudą. W sposób paradoksalny na gruncie teorii Mińskiego można powiedzieć, że krytycy keynesizmu, bo Kalecki na świecie w tamtych latach był mniej znany, w sposób paradoksalny dzisiaj okazuje się, mogą mieć rację. Bo oni mówili, państwo w żadnym razie nie powinno interweniować, dlatego że państwo po pierwsze niedostatecznie dobrze wie, po drugie czas, jaki upływa od zdecydowania przez organy państwa o kierunku interwencji gospodarczej do realizacji, pojawienia się jej efektów, jest tak duży, że w międzyczasie mechanizm rynkowy i tak wyprowadzi gospodarkę z kryzysu. W tamtych latach to było zupełnie ani realistyczne, ani prawdziwe. Ale wtedy, kiedy te wahania na rynkach finansowych są rzędu tygodni czy miesięcy, to rzeczywiście powstaje pytanie, ile tu jest przestrzeni dla możliwości określenia i realizacji gospodarczej interwencji. Czy i ile jest w ogóle miejsca na przeciwcykliczną politykę państwa? Już nie mówiąc o polityce, która zmierzałaby do pełnego zatrudnienia. Kolejny problem dotyczy długu publicznego. Najpierw poruszę kwestię zasadniczą. Otóż dług, jak to Kaleski w wielu publikacjach pokazywał,
nie jest bynajmniej transferem międzypokoleniowym. Równie dobrze, zamiast mówienia o długu, którym mamy obciążać przyszłe pokolenia, moglibyśmy z powodzeniem mówić o majątku w postaci papierów skarbowych, które tym przyszłym pokoleniom zostawiamy. Więc pomijając już infrastrukturę gospodarczą, lepiej wykształconą młodzież, zdrowsze to nowe pokolenie, w rezultacie tego, że usługi publiczne są lepszej jakości, to jeszcze na dokładkę tym naszym dzieciom czy wnukom zostawiamy te papiery skarbowe. Jedyny problem, który tutaj rzeczywiście występuje, ale to jest też problem wewnątrzpokoleniowy, a nie międzypokoleniowy, polega na tym, że papiery skarbowe kupują średnio i lepiej zarabiający, podczas gdy koszty obsługi długu ponoszą wszyscy podatnicy. Ale ten problem można rozwiązać przez dostatecznie progresywny podatek od dochodów osobistych. Jeśli chodzi o dług publiczny, to najważniejsza sprawa, która się zmieniła w porównaniu z kapitalizmem czasów Kaleckiego i Keynesa, to rezygnacja z kontroli przepływu kapitału i rosnący udział zagranicy w finansowaniu krajowego długu. Znacząco też wzrosło uzależnienie dynamiki rozwoju kraju od bezpośrednich inwestycji kapitałowych. W rezultacie, i to troszkę uzasadnia, dlaczego Państwu cytowałem te fragmenty artykułu Kaleckiego, miejsce krajowych kapitanów przemysłu, których pisał Kalecki, zajęły globalne rynki finansowe i ich agencje, które są w stanie wymusić na kraju realizowanie polityki tzw. zdrowych finansów publicznych, mówiąc inaczej, równowagi budżetowej i nie mieszania się państwa do gospodarki. Więcej piszę o tym w artykule w Ekonomiście, który ukaże się w trzecim numerze tegorocznym. Jest w przygotowaniu do druku, więc prosiłbym o trochę cierpliwości. Będziecie Państwo mogli bardziej szczegółowo z tą argumentacją się zapoznać. I znowu jest tego możliwa współczesna nam gospodarka globalnego kapitalizmu finansowego. Współczesnego kapitalizmu finansowego, bez bezrobocia. Mój profesor i bardzo wybitny polski ekonomista, który zmarł w 2015 roku, pan profesor Kazimierz Łaski, napisał książkę Wykłady z makroekonomii Gospodarka kapitalistyczna bez bezrobocia. W tej książce argumentuje on, że to jest możliwe. Powiedziałbym częściowo w ślad, podobnie jak profesor Łaski, że dziś odpowiedź na to pytanie nie jest jednak tak jednoznaczna, jak w czasach Kaleckiego i gdzie indziej leżą źródła oporu. Dzisiaj są one ściśle związane z interesami wielkiego kapitału finansowego i rentierskiego, a nie z tymi przemysłowymi kapitanami przemysłu. Z tego bynajmniej nie wynika, że nie należy się im przeciwstawiać, między innymi przez przywracanie kontroli nad rynkami finansowymi i nad międzynarodowymi przepływami kapitału. Znowu jest bardzo duża literatura na ten temat. Głównym autorem tych różnych propozycji jest tutaj pan profesor Malcolm Sawyer.
czy rozwiązaniem, to już jest ostatni punkt, który chcę podnieść, może być powszechny dochód podstawowy? Nie wiem. Jednak byłaby moim zdaniem fundamentalna zmiana ustrojowa. Nie umiem powiedzieć ani wyobrazić sobie, jakie byłyby w tym nowym ustroju motywacje do pracy i do przedsiębiorczości. A zwłaszcza nie wiem, czy to dalej byłby system oparty na indywidualnej przedsiębiorczości, czy jakaś nowa forma gospodarki kolektywistycznej. Ale to musi być już temat do innej rozmowy. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo, panie profesorze. Zachęcam Państwa do zadawania pytań. Artykuł Polityczne aspekty pełnego zatrudnienia liczy sobie niemal 80 lat i mimo pewnych zmian oczywiście, jakie zaszły w strukturze gospodarki, jaką dzisiaj mamy w porównaniu do tej, o jakiej pisał Michał Kalecki, wydaje mi się, że wiele kwestii jest absolutnie aktualnych. Dlatego zachęcam do zadawania pytań. Nasza aktualna sytuacja gospodarcza jest arcyciekawa i wydaje się, że artykuł Kaleckiego, o którym dzisiaj mówimy, jest użytecznym narzędziem w interpretowaniu tej naszej współczesnej sytuacji gospodarczej. Zapraszam. Każdy powinien mieć możliwość włączania mikrofonu. Proszę bardzo. Dzień dobry, ja mam pytanie. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo za prezentację. Jeśli mówimy o pełnym zatrudnieniu, to ja pamiętam, że na makroekonomii była taka koncepcja jak płynna stopa bezrobocia, czy tam fluktuacyjna stopa bezrobocia, która polegała na tym, że bezrobocie jest tam na jakimś minimalnym poziomie, związanym z tym, że ludzie po prostu zmieniają pracę, rynek pracy fluktuuje i tak dalej. Ludzie się przebranżawiają. I moje pytanie brzmi, czy Kalecki rozważa w ogóle taką koncepcję, jak wtedy prawdopodobnie ta stopa byłaby mniejsza, ale czy w ogóle taka koncepcja jest rozważana, jeśli mówimy o pełnym zatrudnieniu według Kaleckiego? Kalecki wtedy, kiedy pisał o pełnym zatrudnieniu, to on miał na myśli pracę dla tych, którzy pracy szukają przy danym rynkowym wynagrodzeniu. Więc to, o czym Pan mówi, to są te osoby, takie naturalne fluktuacje, dlatego że ktoś zmienia kwalifikacje, ktoś podejmuje studia i chce wrócić już w innym miejscu na rynek pracy i tak dalej. To wszystko nie jest, Kalecki tego nie zaliczał do tego, co nazywamy takim przymusowym bezrobociem. To znaczy przymusowe bezrobocie, które polega na tym, że szukasz pracy, ale jej nie możesz znaleźć. Więc można powiedzieć tak, że to jest, gdyby tak było, tak, że gospodarka pracuje przy, powiedzmy, że to nazywamy to niekiedy bezrobociem frykcyjnym, prawda? Że to bezrobocie frykcyjne w gospodarce wynosi powiedzmy 1,5 czy 2% ogólnej siły roboczej. To jest dla Kaleckiego, to na pewno byłby stan pełnego zatrudnienia. Co więcej, może Pan także włączyć problemy sektorowe, dlatego że tutaj mogą być też różne niedostosowania sektorowe, ale ta teoria dotyczy możliwości zatrudnienia dla tych, którzy tego zatrudnienia szukają, nie mogą go znaleźć, dlatego,
że ogólny popyt w gospodarce jest niewystarczający. Okej. Proszę bardzo. Widzę pan Michał Ziemski. Jest zgłoszenie. Proszę bardzo, można włączyć mikrofon. Dzień dobry, panie profesorze. Ja mam pytanie dotyczące jednej z koncepcji, która się pojawia wśród zwolenników. Przepraszam, że panu przerwa. Gdyby pan mógł mówić trochę bliżej do mikrofonu, bo ja prawie jasne, pana nie słyszę. Jasne, jasne, jasne. Zobaczę, czy ja... Teraz okej. Okej, dobrze. Panie profesorze, chciałem zapytać o pana opinię, może też właśnie w kontekście tego, co opisał Kalecki, o koncepcji, która się pojawia wśród zwolenników nowoczesnej teorii monetarnej, to znaczy o koncepcji tak zwanego pracodawcy ostatniej instancji, czy też job guarantee albo gwarancji zatrudnienia, to proponowanej m.in. przez profesora Billa Mitchella. No ta koncepcja miałaby polegać na tym, że państwo gwarantuje osobie chętnej do bycia zatrudnioną pracę, która jest zgodna z jej kwalifikacjami lub też z aktualnymi potrzebami państwa, tak, że w momencie, kiedy koniunktura na rynku prywatnym spada, no to wtedy zwiększa się zatrudnienie, czy ten zapas buforowy pracowników w sektorze publicznym, a w momencie, kiedy koniunktura wraca do stanu jakby pozytywnego, no to wtedy te osoby zatrudnione w ramach pracodawcy ostatniej instancji wracają powoli do sektora prywatnego. Wie pan, to jest tak, że obie te koncepcje, podobnie jak ta nowoczesna teoria monetarna, mają bardzo wielu krytyków i w dużym stopniu ta krytyka jest uzasadniona. Do krytyków tych koncepcji należy między innymi pan profesor Toporowski, Tomasz Falej, trochę także ja. Chodzi o to, że ta teoria, z której są wyprowadzane obie te koncepcje, to znaczy ten Job Guarantee program i program Employer of Last Resort, tak, pracodawca ostatniej szansy, one w gruncie rzeczy zakładają, że poza brakiem popytu nie ma żadnych innych czynników, które wpływają na koszty i na inflację. Prawda? Więc właściwie to jest tak, że nowoczesna teoria pieniężna, która ona siedzi korzeniami u Aby Lernera. No i Lerner powiada, proszę bardzo, wtedy, kiedy jest płynność, to trzeba tą dodatkową płynność ściągnąć, a poza tym jest to bezpośrednie finansowanie. Ale Aba Lerner jest bardzo ostrożny, mówi, dopóki nie wystąpią naciski inflacyjne. Te naciski inflacyjne mogą występować zarówno przez mechanizm kursowy, no, związany z tym, że ta gospodarka będzie miała rosnące ssanie na produkty z importu, jak i przez to, że mogą występować różne wąskie gardła, zanim jeszcze gospodarka w całości osiągnie ten poziom pełnego zatrudnienia. I wobec tego może ja byłbym, że byłem bardziej umiarkowanym krytykiem tych koncepcji w tym sensie, że być może możemy mieć trochę albo job guarantee, albo
tych programów Employer of Last Resort. Ale żeby móc zrealizować to wszystko razem, prawda, i te dwa programy, i jeszcze to, co teraz wyszła ta nowa książka Guy Standinga o tym powszechnym dochodzie podstawowym, no to jest niezależnie od tego, o czym wcześniej powiedziałem, że ja wtedy nie wiem nawet, dlaczego ludzie w ogóle mają zajmować się produkcją. Albo jeżeli mają się nie zajmować produkcją, to czym oni się mają zajmować? No, ja już jestem dosyć starym człowiekiem, ale wyobrażam sobie, że wielu z Państwa oglądało różne filmy albo widzi, jak się zachowują dzieci w szkole czy w przedszkolu, które są pozostawione same sobie. Prawda? Czy rzeczywiście to wszystko jest takie benevolent? Czy jak często mamy do czynienia z różnymi takimi powstającymi zachowaniami agresji, strukturami z tym związanymi i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę w to wszystko wchodzić. Więc mnie się zdaje, że w każdym razie staram się być w miarę ostrożny. Nie umiem sobie tego dobrze wyobrazić, ja na pewno nie umiem sobie dobrze wyobrazić, tak jak powiedziałem w tej swojej prezentacji, co to znaczy ten powszechny dochód podstawowy z punktu widzenia tego, jaki to jest system społeczno-gospodarczy i polityczny, w którym to miało się odbywać. Dlaczego, czy mają się kierować przedsiębiorcy, czy dlaczego nie muszą wtedy dążyć do realizacji jakichkolwiek zysków, prawda? Więc nie muszą podejmować żadnych inwestycji. Kto te inwestycje ma podejmować? Czy to ma być zorganizowane wszystko w trybie takim powszechnego ruchu spółdzielczego, prawda? I czy to na pewno wtedy będzie taka bardzo dynamiczna gospodarka? Pamiętajmy oczywiście także o tym, że z tą dynamiką musimy nieco spuścić z tonu, bo pamiętając o ekologii i wszystkim, co się z tym łączy, prawda? Ale to już bardzo wybiega poza temat naszego dzisiejszego spotkania. Dziękuję bardzo. Pan profesor Piotr Dominiak się zgłasza. Proszę bardzo, panie profesorze. Tak, dziękuję panie profesorze za ten wykład. To też mi przypomniało stare czasy, bo jako lekturę obowiązkową czytaliśmy ten artykuł na studiach i to było 50 lat temu. Nawet ciutkę więcej jakby. I wtedy był inny kontekst. Ja pamiętam rozmowy nasze wśród moich koleżanek i kolegów. Rozmawialiśmy o tym pełnym zatrudnieniu w sytuacji, w której de facto no, gospodarka centralnie planowana to zatrudnienie nam gwarantowała. Gwarantowała nam, co więcej przypomnę, co dla młodzieży jest dzisiaj zupełnie egzotyczne, mieliśmy nakazy pracy. Mieliśmy nakazy pracy. No właśnie. I teraz dyskutowaliśmy o tym, że może jednak lepiej byłoby, gdyby trochę tego bezrobocia w Polsce było, bo wtedy presja jednak na wydajność pracy, na dyscyplinę pracy byłaby większa. Dzisiaj rozmawiamy o pełnym zatrudnieniu, a szczególnie te młodsze pokolenia rozmawiają o pełnym zatrudnieniu jako pewnej atrakcji, pewnym atrakcyjnym atrakcyjnej sytuacji, no bo mamy problemy z bezrobociem. Może teraz w tej chwili mniejsze niż parę lat temu, ale jednak stale ta obawa o zdobycie pracy, uzyskanie pracy, utrzymanie tej pracy cały czas jest. Więc nam się to wydaje takim pożądanym stanem dziś. Rzeczywiście to, co pan profesor powiedział, no właśnie, jeżeli pewnym, nazwijmy, substytutem pełnego zatrudnienia byłby ten bezwarunkowy dochód podstawowy, no to jest rzeczywiście pytanie, co ci ludzie, którzy ten dochód otrzymywali, czy oni rzeczywiście byliby zainteresowani pracą, czy byliby zmotywowani? Nie wiemy tego w dużej masie, gdyby to było masowe, tak?
gdyby to otrzymywali również właśnie ludzie nie mający pracy, no to był, nie wiemy, jakby to było. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która wydaje mi się istotna i która różni czas, o którym pisał Kalecki i od tego, co mamy dzisiaj, to jest jednak ogromne tempo postępu technicznego. Postępu technicznego, który rzeczywiście, jeżeli nawet nie likwiduje globalnej wielkości miejsc pracy, ilości miejsc pracy, to jednak zmienia tą strukturę rynku bardzo, bardzo szybko. I w związku z tym podstawowym problemem, nawet jeśli założymy, że okej, państwo może coś tam zrobić, żeby to pełne zatrudnienie osiągnąć, ale utrzymanie w długim okresie pełnego zatrudnienia jest dosyć karkołomnym przedsięwzięciem w dzisiejszych czasach. Ze względu na to, że ludzie właśnie tracą pracę, gdzieś może tą pracę gdzie indziej by znajdowali, ale państwo podejmując działania interwencyjne, no jednak robi to z dużym, tak jak no też pan profesor o tym mówi, z dużym opóźnieniem do tego, co się dzieje na rynku pracy. Więc problem jest nie tyle może, że w samym uzyskaniu tego pełnego zatrudnienia, co możemy sobie wyobrazić, to ja sobie jakoś z trudem mogę wyobrazić, że państwo byłoby w stanie utrzymać to pełne zatrudnienie w dłuższym okresie. I właśnie, czy jeżeli byłby to jakieś sztuczne działanie, czyli utrzymywanie, prawda, na siłę miejsc pracy, no to bardzo szybko to pełne zatrudnienie by się zamieniło, tak jak w gospodarce centralnie planowanej, w ponadpełne zatrudnienie ze wszystkimi konsekwencjami negatywnymi z tego wynikającymi. To tyle takiej refleksji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie profesorze. W gruncie rzeczy są dwa punkty. Pierwszy dotyczy gospodarki centralnie planowanej. I w tej gospodarce, tak jak ona funkcjonowała, no, w gruncie rzeczy, w Polsce i tak mieliśmy stosunkowo łagodną wersję tego modelu, prawda? Zwłaszcza od 1956 roku. Ale to, o czym pan profesor mówi i co obaj jakoś no, mamy w swoim krwioobiegu, tak? To jest te kolejne próby wynikające z nieefektywności tej gospodarki centralnie planowanej. Także z błędnych decyzji dotyczących alokacji dużych inwestycji, prawda? To prawo szybszego wzrostu działu inwestycyjnego niż działu konsumpcyjnego ze wszystkim, co się z tym wiąże. To te stałe niedobory na rynku konsumpcji. Reakcją na te próby były różne zamierzenia podejmowane przez byłych zresztą komunistów, którzy się rewoltowali, takich jak Włodek Brus, pożenienia jakichś elementów gospodarki rynkowej z gospodarką centralnie planowaną. Więc jakieś próby wprowadzenia zysku do poziomu kalkulacji efektywności przedsiębiorstwa. Jakich cen wyznaczonych raczej przez rynek niż przez centralnego planistę. No i w związku z tym możliwości wystąpienia bezrobocia. I tu trzeba bardzo uczciwie powiedzieć, że Kalecki bardzo twardo się temu przeciwstawiał. On, to ja tego nie mogłem słyszeć, prawda, ale czytałem, prawda, z protokołu. Na posiedzeniu Rady Ekonomicznej, która była powołana po 1956 roku, kiedy właśnie Brus i inni forsowali to tak bardziej rynkowe ten
On mówi, a przecież to musi oznaczać bezrobocie. Nie po to w Anglii przez tyle lat płacono mi za to, żebym dożył do pełnego zatrudnienia, żebym teraz godził się u was fundować bezrobocie. Prawda? I to jest, to pokazuje na te pewne sprzeczności zawarte w tym systemie gospodarki centralnie planowanej, który dzisiaj nie jest tematem naszej rozmowy, ale jestem bardzo wdzięczny panu profesorowi, że pan to podniósł. Druga sprawa dotyczy tego dynamiki postępu technicznego. Oczywiście pan profesor ma rację. Ja trochę z Lawrencem Summersem się nie zgadzam wtedy, kiedy on mówi, że to jest takie od Pana Boga w pewnym sensie te tendencje stagnacyjne. Ja uważam, że w dużym stopniu te tendencje stagnacyjne my sobie sami fundujemy w rezultacie tych zmian w strukturze podziału dochodu narodowego, a w każdym razie przez bardzo wiele lat żeśmy sobie to fundowali. Ale oczywiście, że ten postęp, o którym pan profesor mówi, zmniejsza zapotrzebowanie na pracę w sektorze przemysłowym. Ale musimy pamiętać, to co dotyczy Europy w ogóle, w tym także Polski, o zmieniającej się strukturze demograficznej naszych społeczeństw i o rosnącym zapotrzebowaniu na usługi zdrowotne, terapeutyczne, różne inne, które są niezwykle pracochłonne. Przecież wielu Polaków za granicą dzisiaj tego typu usługi wykonuje. Robi to tam, a nie tu, ze względu na większe pieniądze, prawda? Ale te zmiany w strukturze PKB co najmniej będą mitygowały wpływ tego, co się, moim zdaniem, wpływ tego, co się będzie działo w sektorze przemysłu, który z jednej strony rzeczywiście w wielu miejscach wykazuje, no, następuje mechanizacja i robotyzacja i wszystko, co się z tym wiąże. Ale z drugiej strony jednocześnie jest bardzo wielkie ssanie na innego rodzaju zatrudnienie. Ja nie umiem powiedzieć, jaki ostatecznie będzie efekt netto. Na razie, ale tutaj oczywiście pan profesor słusznie może mi zwrócić uwagę, no dobrze, ale jak długo ma trwać, to na razie. Ale w każdym razie, jak na razie, to my w ciągu ostatnich lat żyjemy z importu siły roboczej z Ukrainy, z Białorusi, z różnych innych, z krajów azjatyckich, prawda, i tak dalej. Więc to nie jest tak, prawda, jednocześnie co najmniej 2 miliony Polaków pracuje za granicą. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ważny obszar badawczy. Nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie, ale w każdym razie trzeba także brać pod uwagę, wydaje mi się, te zmiany strukturalne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest kolejne pytanie. Gracjan Bachurewicz. Dzień dobry i witam. Właśnie przywitam się teraz, panie profesorze, i wcześniej miałem wyłączony głośnik po prostu w laptopie, więc bardzo dziękuję za tą prezentację, bardzo ciekawą, i cieszę się, że mogę zadać jeszcze to pytanie. No, jako że pan profesor był ministrem finansów, chciałbym od strony podatkowej tutaj zadać pytanie, no bo właśnie tak jak Michał tam wcześniej mówił, ta nowoczesna teoria monetarna w ostatnich latach wzbudza coraz większe zainteresowanie i tutaj zwolennicy tej teorii właśnie utrzymują, że podatki nie służą finansowaniu wydatków rządowych, że podatki służą innym celom i być może właśnie osiągnięcie pełnego zatrudnienia, właśnie możemy dojść do pełnego zatrudnienia poprzez
zmiany polityki podatkowej albo zmiany systemu podatkowego. Jak to może wyglądać? Jaka jest rola podatków, taka makroekonomiczna? Wie pan, dzięki za to pytanie. To jest pytanie z obszaru ekonomii i polityki. Dlatego, że pan, to jest to, co było specyfiką zarówno rozwiązań amerykańskich, jak i brytyjskich, że te centralne banki, ten system rezerwy federalnej, służyły finansowaniu rządu. Finansowaniu rządu i wydatków rządowych w Stanach Zjednoczonych, finansowaniu wojny z Francją w przypadku Wielkiej Brytanii, tak to już zostało. Ale dzisiaj mamy to rozłączenie decyzji dotyczących podaży pieniądza i możliwości finansowania rządu przez banki centralne. To jest po prostu zabronione. Można słusznie krytykować, jak to robił Tobin pierwszy raz bodaj w 1953 roku, który pisał, że nie jest możliwe prowadzenie polityki fiskalnej bez znajomości polityki pieniężnej, ani polityki pieniężnej bez znajomości polityki fiskalnej. Można dalej mówić, jak mówił Kalecki, że można dążyć do zapewnienia makroekonomicznej stabilizacji poprzez ściąganie płynności, nadmiernej płynności sektora gospodarstw domowych poprzez sprzedaż obligacji. To, o czym pan mówi, zakłada w gruncie rzeczy ten świat Lernera. Nie są mi potrzebne żadne podatki. Wszystko, co potrzebuję, mogę sfinansować emisją. Tylko, że to jest zupełnie nieprzystające do warunków Unii Europejskiej, do warunków Europy, do większości krajów, prawda? Już nie mówiąc o tym, że niewątpliwie będzie granica, którą będzie poziom wykorzystania aparatu wytwórczego. Ale na to Lerner oczywiście zwraca uwagę, że u Lernera to jest bardzo wyraźne, jak to inflacja. Więc to od tego Lerner był za mądry, żeby tego nie widzieć. Więc mnie się zdaje, że jednak w warunkach, w których funkcjonujemy, można zastanawiać się, czy to są rozsądne warunki, czy nie. Można moim zdaniem słusznie poddawać w wątpliwość to, że polityką fiskalną, o polityce fiskalnej decydują skorumpowani politycy, prawda, których jedynym dążeniem jest, prawda, żeby dalej zostać u władzy. To są te skrajnie neoklasyczne modele małego państwa, prawda, i koncepcje, że państwo to jest potwór, który trzeba starve the beast, tak, zagłodzić te bestie, prawda, i nie dawać im podatków. Ale mnie się zdaje, że jednak w warunkach, w których nie ma, w pewnym sensie nie ma, przecież zwróćcie uwagę, że w tej chwili dokonuje się w praktyce rewolucja, tak? No ze względu na COVID wszystkie banki finansują wydatki rządu, tak? Że finansują to pośrednio na rynkach wtórnych albo przez to, że tworzą agencje i te agencje, że powiem, wydają
pieniądze po zastaw papierów dłużnych, które nikt się nie martwi, kiedy i jak one będą spłacane, prawda? I to jest przecież jakoś tylko zaciemniamy obraz tego, co się naprawdę dzieje w finansach publicznych. Więc mnie się zdaje, że mamy właśnie taką rozdwojenie jaźni, prawda? Z jednej strony trzymamy się tych standardów, prawda, że to rządy i politycy mają ten moral hazard, a dokładnie byśmy mogli widzieć, jak wygląda moral hazard i drzwi obrotowe pomiędzy sektorem banków centralnych a bankami komercyjnymi, funduszami inwestycyjnymi i tak dalej. I wtedy wszyscy, nikt nie sprzeciwiał się temu, żeby państwo wykupywało te długi tych banków komercyjnych. Więc to wszystko takie jest ad hoc, prawda? I służące przede wszystkim utrzymaniu pozycji tych finansowych oligarchów, moim zdaniem. Ale to jest właściwie tylko tyle, co mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, ja może poproszę pana profesora o taki komentarz do sytuacji bardzo bieżącej i wydaje mi się mocno palącej, która nazywa się inflacja. W portalach internetowych mamy informacje o szalejącej inflacji i tego typu określenia. Jak pan profesor skomentowałby wskaźnik inflacji, jaki mamy dzisiaj i przewidywania co do tej kwestii w przyszłości i jaki poziom inflacji, jako społeczeństwo, które przechodzi przez kryzys spowodowany pandemią, powinniśmy akceptować, a przy jakim poziomie powinniśmy podnosić alarm? O, właśnie ukazuje się drugi numer biuletynu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, w którym będą zamieszczone stenogramy z debaty, o której wcześniej wspomniałem, na temat post-covidowej sytuacji w finansach publicznych. Tam zabierali głos byli ministrowie finansów publicznych, także pan premier Belka, pan wicepremier Jerzy Hausner. Ja miałem tam taki otwierający otwierające wystąpienie. I tam znajdzie pan więcej argumentów. Teraz już tylko bardzo krótko powiem. Otóż do końca ubiegłego roku, czyli tam do listopada ubiegłego roku, ta presja inflacyjna mnie nie niepokoiła. Otóż dlatego, że była głównie wynikiem zmian cen regulowanych albo płodów rolnych i artykułów spożywczych będących mleka, wyrobów mlecznych i tak dalej. Na te ceny, polityka pieniężna i to zadanie Narodowego Banku Polskiego, jakim jest pilnowanie inflacji, to bez względu na to, jakie są stopy procentowe w Polsce, to jak rząd podnosi ceny regulowane, wszystko jedno, czy za wodę, czy za energię elektryczną, czy za wywóz śmieci, czy cokolwiek innego, to niczego stopami procentowymi my tutaj nie zwojujemy. To się może przekładać trochę na oczekiwania inflacyjne, ale w pewnym przedziale te oczekiwania. Ludzie wiedzą, co jest, z czego się biorą te podwyżki.
Natomiast niepokoiło mnie to, że od dłuższego czasu stopy wzrostu płac, powiem inaczej, jednostkowe koszty pracy w sektorze przedsiębiorstw w rezultacie wzrostu płacy szybszego niż wzrost wydajności pracy rosły. I ja oczekiwałem w gruncie rzeczy już w 2019 roku, że tutaj mogą się pojawiać naciski inflacyjne, chociaż ta różnica była dostatecznie duża, występowała już wcześniej, w 2018 roku, ale te marże zysku były dostatecznie duże, że był bufor i można było to jakoś kompensować. W tym wystąpieniu w lutym tego roku ja ostrzegałem, że ta sytuacja się zmieni, że ona się może zmienić. A jak dzisiaj przeczytałem, że mamy najwyższy od, już nie pamiętam, którego roku wzrost płac o 8%, znacznie wyższy niż wzrost wydajności pracy. Trzeba pamiętać, że to tylko trzeba mierzyć w tych samych cenach, albo jedno i drugie w cenach nominalnych, albo w cenach realnych. To wtedy tą wydajność też trzeba mierzyć nominalnie, tą dynamikę wydajności. To będzie znajdowało przeniesienie na to. I wobec tego mam wrażenie, że ten nacisk na ceny może się utrzymać. Że gdyby to było jednorazowe i potem dynamika wzrostu płac zrównała się z dynamiką wydajności pracy, także jednostkowe koszty pracy byłyby mniej więcej stałe, no to wtedy tego parcia inflacyjnego by nie było. Zobaczymy, co się będzie działo dalej, bo wtedy będzie tylko taki efekt, jak kamień wrzucony w wodę, prawda? No to są te fale, które powoli gasną, prawda? I to będzie efekt jednorazowy, który będzie wygasał. Tutaj nie jestem pewien, jak będzie. Jaka powinna być stopa inflacji, żeby ona się nie przerodziła w oczekiwania inflacyjne i nie wprowadziła takiego stanu niepewności, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez prywatnych przedsiębiorców? Nie umiem na to odpowiedzieć. Myśmy mieli już bardzo wysoki stan niepewności przez ostatnie lata, jeśli chodzi o prywatne inwestycje. I inwestycje, które były podejmowane nie przez przedsiębiorców zagranicznych, inwestorów zagranicznych, ani nie przez państwowe duże spółki, ale przez prywatne firmy, duże i średnie, ta dynamika była bardzo słaba. I dodanie do tego jeszcze, do tej niepewności, która wynika z rozwiązań regulacyjnych, prawnych, także politycznych, dodanie do tego także niepewności związanej z rachunkiem ekonomicznym w warunkach inflacji rzędu, powiedzmy, przekraczającej 3,5%, nie umiem powiedzieć. Jaka powinna być stopa inflacji w gospodarce po-covidowej? Wydaje mi się, że dzisiaj na tym nie ma mowy. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze, za przyjęcie zaproszenia. To dla nas zaszczyt gościć taką osobę. To dla nas wielkie wyróżnienie od pana posłuchać na temat ekonomii Michała Kaleckiego. Bardzo dziękujemy. Pan profesor wie, że będziemy jeszcze niejednokrotnie razem działać. Mamy wspólny cel. To wielkie wyróżnienie również dla nas, dla całej fundacji, móc ten cel dla pana, dla państwa, dla wszystkich zainteresowanych ekonomią Michała Kaleckiego, ten cel realizować.
Dziękujemy bardzo. Zapraszam Państwa. Też ja podziękowałem, tak, za to zaproszenie. Jestem do Waszej dyspozycji, zwłaszcza jeśli chodzi o Kaleckiego. Jestem do Waszej dyspozycji, ale także jeżeli do czegoś więcej mogę się przydać. Bardzo proszę. To jest też dla mnie wyróżnienie, żeście się do mnie zwrócili. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu i jeszcze szybciutko tylko zapowiem, że w maju spotykamy się przy okazji dyskusji nad długiem publicznym, granicami długu publicznego. Będziemy o tym informować na swoim Facebooku i innych kanałach komunikacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję.